Już lecę. O! To wrak przyleciał. Breda? Lata? Zajęca Breda! Dawaj rezerwę, chyba gramy na prawie 2-0. Gdybyś mógł się w końcu utkać. Spokój się, Kim. Toksiku. Taka prawda. Raku, słodfisz za tobą! Fuj, fuj. Jana Pteza, atakuje. I 15 będzie lecieć do ciebie, uwaga za tobą. Ale to będzie ci odwało, spokojnie. Dobra, to ja go przyjmuję teraz. O, samolot, droga. Dobra. Posłaniam cię. Złotwisz, na ciebie się czai. O, i 15. A, Swordfish! Twoje lewe skrzydło. We have a problem. I where are you? Ja nie myślę. Dobra, nice. Jeden mnie Swordfish zajmuje. Swordfish! O. Rozmów się, dobra. Jego kamisa tu nie wali. Nie wylądować już w bazie. No, nie powinno już łamać nóg normalnie. No, ja spadam, żegnaj! Nie wiem, czy lecę. Mówi, że już powinien normalnie łamać nóg, nie rozumiem. O. Ramirez, jak teraz będziemy jeździli rozumakiem, bierz więcej szyn. Lepsze. Dobra, to już bardzo tak. Dobra, to może nie będzie, no. Żebyś kimś nie miał problemów. Jestem. Ale rozbił się sam. Nieprawda, ty masz problem. Nie masz problemu, jeżeli o nim nie mówisz, towarzyszu. Słyszysz? Nie ma problemu. Tych zajebanych paczek amunicji. Okej, znaleźć. Tym razem wróg to silniejszy. Mam, ja pierdolę. Silniejszy, kurde. No, tu są, w Szwecji też mam 1-3. Poza tym, przeciwko 1-3 graliście. Dobra, niech będzie, no. No, Ramirez ładnie. Co? Co ładnie? Te maszyny. Zdjąłeś najwięcej, z nas, nie? A, nie wiem. Może chcemy realistyki, co? Jednak. Aby realistyki. Jednak się nie pasuje to, że widzisz wszystkich wrogów, a oni ciebie. Weź nic nie mów, kur. Jak ja mam patrzeć, ile tych samolotów tam jest, jeżeli Spitfire, nie Spitfire, też mi się pokaże ktoś z... No to... Tak, a my dopiero zaczynamy samolotami.
Ja? U Szwedów 3-2. Ja mam 2-7 u Szwedów. Ja mam tego... Jezu. Tego co to jest złączone tym... Bydła, znaczy ten ogon, no. I dwoma, co nie? No. To ja na 2-7 mam bombowiec. Bo chciałem zacząć robić to zadanie z... Dlatego. No, jak ona ma. No, z tej operacji Interam no, pomyśl. Nie chciało. Masz czas? Nie, mało gadałem. Do mycia? Nie! Nie, do mycia nic. Czy chcę kanapki? A to moja mama też przychodzi, jak chcesz kanapki? Ile kurde wy macie lat, kurde wy macie. A zresztą moja i tak też zrobiła. A co mnie czasem denerwowało? Kim? No. Kurwa SGU, niszczący czołg. Pierwszy filmik od razu. Ta pierwsza część filmiku, to by raku coś wyślę. Czoło mi się łania, bo Michał jest tam zajęty. No jestem zajęty, przynajmniej mam zajęty. Jesteś, no to ci wyślę. SGU płyną niszczyć czołgi. Pierwszy filmik od razu. Tam to się czołga? Tak. To jest kurwa komando. Ale ty... Przeczytaj sobie do hełmu, czy tam kasku, co on ma, dwa partyki daje jelenia. Ty, antyleria, SGU, ty! Ja pierdolę. Zobacz te wszystkie kurwa filmiki. Bóg wypierdoliło. Dobra. O, znalazło? Mhm. Ja wziąłem sobie bombowca, nie wiem jak wy. Ja ją kierę sam. Dobra, wezmę te bomby. Masz już bombowiec? Było napis. O, zrespiło nas na tej samej wysokości. Widzisz, jaki mam koszyk pod samolotem? No. Uj, bójcie będę musiał rozstrzelać. O, czekaj, bo nie kurwa tą stronę. A na który punkt? Dobra, dawaj ten na max, w lewo. Bo widzę takie duże czarne kropki w przyda. Dobra, widzę też, z obniżem pułap. Ale to są bombowce prawdopodobnie. Ja mam szakownicę na tym bombowce, to zobaczyłem jeszcze. Ej, ale zarąbiście to wygląda na ten dym probacyjny. A ja go nawet nie puszczyłem, co sam się zrobi. A ten twój? No. No pod L-ką go masz. Wiem. A woda się przygrzała. Okej, bo ja robię znak papieża, bo mam białe dymy i pośrodku... To ja sobie wziąłem na... Ten, nie, ja na skrzydło, bo to te białe to się same się pojawiły, jak się znosiłem. A. To ja wziąłem sobie na skrzydło magenta, a to pośrodku co było, to ja nie wiem dlaczego. Junkers na Junkersa? Nie wiem, czy moje bomby lecą w ogóle. Jaki w terpie. No nie lecę Junkersem. I8. Jako Ramireza, też mówię Ramireza. To nie działa. No. Ten mod nie działa. A. Kurwa, tylko 16 bomb. Mary, grasz sam wpada. Oj, no to nie jest francuski bombowiec, który ma ich 52.
Ej, ty był, on by był bardzo dobry. Mig za tobą. Nie, za Akimem. Za tobą to B1. A, dobra, zjeść. Przede mną. Weź go zajmij, ja zbombarduję. A kim, dzięki kim? Lecę do was, ale ja powoli lecę. Jeszcze jeden mi na pewno siedzi na dupie. A poszły. A kurwa, tam dwóch za tą odleci. Wróg przejął inicjatywę. Chuj, wyciągnę. Tu dwa. Nie miałem ogona. Nawet bomb nie zdążyłem zrzucić. Uuu, zeszłem bazę. Idź. O, Mario gra w War Thundera. O, nawet do niego nie... Idzie się chwalić z tym psem. Tak. Nie, mi Bóg się działo. Ten co mnie zjał, to właśnie... Oki bydłok. Podrywałeś już tak? Ja to muszę pomylić się. Nasze ampeto zbieracze? Nie. Nasze AP mają class name, nazwę obiektu w grze. Roboczun dla gry, tylko smugacz żółty, bo nie chciałem się dowiedzieć nowych typów amunicji, co nie? No. Ale... Ma dużo większą prędkość wylotową. I nazwę mają AP. No i mają dużo większą prędkość wylotową. Widziałem ten klik. No tak, i to jest poprawne, ale... Mod jest zjebany i nie rozpoznaje APEKów jako APEKów. O Jezus! Wyciągaj! Szebra Mires! I co, uda ci się teraz? Spokojnie, wypuszczam podwozie. Nie. Bo jeszcze to ci wyrwie. Mam radę! Kurwa, 400 go! O Jezus! Dobra, korkociągiem w dół schodź. Po pierwsze, moc silnika na zero. Teraz na zero. Allah Akbar! Już po tobie. O! Teraz to... Ja mogłem torpedę wziąć. Ej, nie wiem jak masz bombowiec z bombami tymi morskimi. Tymi właśnie minami morskimi, to jak one spadają, to byś... One tego i za szóstkę potrafią rozjebać. Nie, właśnie. Ten mod działa. On jest rozjebany na łeb. Dawaj, ready. A, bo ty już w hangarze. Ja sobie ciebie oglądałem. To ja też do hangaru. Czekaj, co ja mam w szwedach? Gotowy. No dobra, to mogę tak zrobić. O, 2-7. Czekaj, bo muszę już, 1-3. Zero, dwa.
Marek jest dobry. A kupię sobie premkę, przecież teraz dużo gram, gra mi się podoba, kupił premkę, przestał grać. A przecież tak samo kupił sobie konsolę i też pewnie na niej nie gra. No, on sobie kupił, ojciec mu kupił. Czemu nie mogę wziąć bombowca? Ja wiem. Nie może, żeby coś tej załogi na misję, o chuj chodzi. A tylko jeden ten. Samolot. Samolot. No nie tylko ty. A, bo się na realistyk tylko jeden samolot wybiera. To już nawet symulacje są lepsze. O? To już symulacje są nawet lepsze. Im bardziej na lewo. Wiesz, że na ten samochód, co to samochód z Kubecznego? Ja mam w wersji hydroplanu. A ja mam tą zwykłą. Fajnie będzie lądować na tym lotnisku, ci powiem. Hydroplanem. Akurat będzie ciekawie. Znaczy planujesz, że to lecisz na lotnisku. O! No mam 9 bomb, jak je zrzucę, to planuję wrócić. Bo jakim tego ciekawostka, wiesz, ten bombowiec, co nie? No. Ma sobie ten celownik do bombardowania? Powiem ci, że to można jakoś w ustawieniach włączać. To nie trzeba włączać, to po prostu on ma wbudowany. Wiesz o tym? Nie chodzi o tego bombardowania nurkującego, tym mi chodzi o takie zwykłe bombowce, nie? Nie wiem, tak powiedziałem, że gdzieś to można włączać. O kurwa! Ile tu tego lata? Cześć, Kim! Okej, widzę. Widzisz, co mnie goni, co nie? Nie. Aha, już nie mam strzelca, fajnie. Dawaj.
To jest! Kurwa, pilot się zemdlał. Uj, pilot mi zemdlał. Zajebiście. No, pora mi razie. I pamiętam jeszcze nie lubię tych samolotów. Mówię, symulacja jest fajna. No to dawaj pancerz na tę grę. Symulację pancerną? Ja nie, bo raki nie będzie miał. Chcecie się tak powietrze zagrać? Może jednak gminimy. No nas zniszczyli. Panowie, mam propozycję. Idziemy do Minecrafta. Na to, żeby zagrać marynarkę. Nawet... one rezerwy. On? Ja tymi krążownikami nawet nie wiemy grać. Krążowniki? A, bo jest krążownik rezerwa. No tak, 3-3, ale to od razu 3-3. To dawaj D, tutaj jeszcze. Znaczy jest to potrzebne. Nie, czy ten mod jest aż nam tak potrzebny? No, zależy od tego, czy chcecie. Na razie ja to... i tak wywalam, i tak jak mi się skończy amunicję, to klikam R, żeby przeładować, a nie biorę z tych gumpy. Nie, ale chodzi o to, że klikasz R, ale chodzi o to, żebyś miał 3-8 magazyn na sobie i paczkę. Rozumiesz? Różnica. Nie wiem, obczyj z tego moda, pobaw się tym jak chcesz. Raku, plecy. Panowie, co wy za taką propozycją? Taką kim? Żeby... zagrać statkami. To już wolę pójść zagrać rezerwami na topiery. Samolot z tymi czołgami. No dawaj statkami. Jak ja nie umiem tam strzelać. Też nie umiem. O to chodźcie. Tam się jakieś trzeba poprawki brać. Chodź, nie pierdol. Nie, tutaj no, to ciało to coś wybiera. A co jak grasz krążownikiem? Tak, jak grasz krążownikiem, to oni jakoś mają co. Jak patrzyłem jak grają. Za no dobra, kim chodzi, a nie ma różni. Kim chodzi? Ja się wolę tutaj korzystać na lotniczych niż tam. Chodź. Bo tu chociaż wiem jak strzelać. Chodź. Weź mi ty domawiać. Po prostu kim chodź. On jeszcze. A to jeszcze czekamy na tego, na... tak. Rako, ty byś chciał iść? Tylko potestować, Podpuścił sobie B, No bo już lecisz w stronę Respa. Iż kim? No, odblokowałem nowe bomby do tego. Do Sztukasa. Chodź. Nie, chciałem powiedzieć Junkersa. Szwecja nie ma swojej floty. Nie ma. Francja nie ma, ma tylko tak. Italii, czy mają tak, Włochsi, Japończycy, Brytole, Ruscy, Niemcy i USA. A ty chcesz grać przybrzeżną czy pełnomorską? Ej, bo ja mam Kostal, no to Kostal chyba, co no, coś chyba z tymi skuterami. Przedostatnie czy ostatnie? Ostatnie. Tylko przybrzeżne. Te kutry takie, to nie? Mhm.
Nie wiem, wiesz co mnie najbardziej zadziwia? Nie. Niemcy w swoich statkach mają... O, jest. Niemcy mają też statki SF-40 Schwe i SF-40 Leicht. O. Ja jest ten... Gdzie ten? Kim? SF-40 Leicht i Schwe. Schwery. I pływające... Takie pływające trójkąt? Kwadrat, kurwa. No, katamaran. To ma 8,8. Tak. Ty masz flaki. I pak i flaki 40, 36. A jeszcze na dole, co nie? No. Jestem sam statek, tylko że lekki. I ma 4 razy flak 34. Kalotki. No może te automatyczne takie fajne działka. Ale to Niemcy wzięli sobie kutry przybrzeżne. Kutry kolownicze, albo nawet nie kutry, te pływające pomosty, nie wiem jak one się nazywają. No mało ważne, no. A przerobili na ten, na statek. Dobra, dawaj. Raku. To jeszcze lecę. On jeszcze żyje, ja pierdzielę. Jezu Chryste. Człowieku. Strzelamy. Oni mi się zacięła. Gdzie jest ten statek taki na silnik odrzutowy? Włochów? No. To jest taki w Premce u Włochów, co nie? I przybrzeżny jest ten statek premium. Sprawiro jest na silnik odrzutowy. Zróbmy coś to szybko, inaczej przegramy. No, przez sobą mamy Liga 5 i 15. Nie mi widzisz, co nie? Sprawiro. To nie jest silnik od... To jest chyba to jest odrzutowy. Ciekawe, co nie? Bo jeszcze takie jakby uchwyty pod... czy ten, takie patyki jakby pod tym. No, ja wiem dlaczego. Bo on pływa na powierzchnię, niwelując tarcie. I przez to bardzo szybko może płynąć. I dlatego to jest silnik odrzutowy, bo jak on się wynurza, to on przełącza się z turbiny na silnik odrzutowy. Raku, ty tam jeszcze walczysz? Czy ma więcej od nas? Ale zaraz chyba odda, zaraz chyba odda. Teraz jak pójdę przed coś ten statek. Opuszczę i zobaczę ten statek. Przetestuję. To shift na maxa, co by zrozumiesz, o co chodzi. Toż to jest łódź podwodna. Halo. A nie kuter torpedowy. Który? Rosyjska rezerwa. Aha, no! Ja dobra, jeszcze działam z uchami. A, no, te patyki jakby tak podwyższają nad tym, tak?
To są pływaki. O, pływaki. Właśnie widzę, że oni tak go podnoszą, to nie nad wodą. A takie apyczyty też mają. Ale driftem wjeżdżam. Nie. Nie, driftem wjeżdża. Dobra, dobra. Jestem w hangarze. Japończycy gdzie? Na co przechodzimy? Statki, mój drogi. To ta przybrzeżna. A Szwecja tego nie ma, czyli... Które? Czyli Włosi, albo Amerykanie, albo Japończycy, albo... Ruscy, albo... Flota. Japończycy. No. A na jakich tierach? 3-3? Na jakich chcesz grać, bo kutry masz 1-0, albo rezerwy, albo właśnie te krzyżowniki na 1, na 3-3. To ostatnia zakładka. Od rezerwy. Flota. Brzeżna. Ale rezerwy, ale tak? Rezerwy, tak, przybrzeżna, tak? Rezerwy. No chyba, że ty masz przybrzeżną pełnomorską. Ale przybrzeżnej? Pełnomorską. Ale my przybrzeżną. To ostatnie. Kuter torpedowy. O, 1-7 masz? Tylko zmień z pancernych. No, są morskie. O, pierdolę, jaki to ma dźwięk. Co patrzysz? Gdzie jest Ramirez? No bo jest, postaram się testować jeden statek japoński, ten taki sam podobny do włoskiego, co nie? Japoński? Jak to strzela z minigana, bo to Gatlinga ma, co nie? Jak to strzela, no. To jak, jakieś te... Jezu. Co się nazywało te? Pamiętam te, co miał sztuka, jak one się nazywały te? Jerychońskie te. Trąby. O, jakby kurwa z trąby jerychońskie napierdalał chłop. Ja opuszczę odział, bo sobie to przetestować, bo nie... Chcę to usłyszeć. Jak przestaniesz strzelać, co nie? To sobie to usłyszysz. A mówimy o... teraz? No zaraz jako przyjdziemy, spokoj, tylko chcemy to zobaczyć, czym, wiesz? Ale o czym mówicie? Dobra, muszę sobie podgłośnić, czekaj, opcję, dźwięk. To jest creepy! Mówię, co nie? O czym mówicie? O jednym japońskim okręcie premium. Tym ostatnim do kupienia. Weź sobie go przetestuj, on fajnie pływa. Jak przyznaję jeszcze raz, nie te dźwięki? A, to PG2, tak? Mhm. Ma taki specyficzny dźwięk, jak skończysz strzelać z niego. To nie kim. Mhm. Czekaj, a ten Akebono, ten jedno wyżej. A nie, on ma armatę. Wiesz, w sumie jak statki z zapadem odrzutowym.
takie... No to loty takie... Turystyczne. A. Broń mi się zaczęła. Ten ostatni jest taki creepy dźwięk. To nie kim? Ten ostatni dźwięk jakiś przestanie z jego szalce, nie jest taki creepy? No. Dobra, dawajcie chłopaki, zaczynamy. Zaproście. Poszczególnie, tylko sobie to ściszę. Nie grał w War Thunder? Zręczności na mózgę czy realistyczne? A jakie chcemy? Chyba z resztą szuki będą lepsze, co? No wiem, na razie tak. No chyba tak. To na zaproś kim? Przydało mi się. Zapomniałem. Ale ty ducha ty jesteś. Zaprosiłem Marika, szybko dawajcie. Gotowo. O nie, czy taki mecz nam w składzie znajdzie? Musi. A, to są, samoloty, no tak. A kto ma 3-3? Nie ja. To znaczy ja mam, ale wybrałem PT20. Aha, bo to jest 2-0. Zresztościowe dałeś, dobra. To jest 2-0. Samolot. O raku, obrazimy się, nie? User was moved to your channel. Leczko, mam dobry humor. To Stalker. A już. Trzeba było, jakbyś biegł na koło, bo to bym poszedł na Stalkera. O. Sorry, robiłem egzamin i straciłem psychę, bo... Dobra, kurwa. Na pierwszym pytaniu. Ale był tak ciężki, że ja pierdolę. Dawaj, ready, Raku. Ja jestem gotowy cały czas. Dobra, dawaj, Kim, napierdalamy w statki. Ramirez. Czego? Jan, ready. Nie. Czemu nie? Bo nie. Jan, nie. Bo nie. Nie. Bo nie. Nie. Bo nie. Nie. Teraz zabrzmiała się taka obrażona Karyna, która nie dostała wymarzonych kozaków. Nie. Wymarzonego dziecka. To? Chyba raczej socjalu. Mam, nie wiem, gramy w coś panowie, takiego ambitnego, na przykład Age of Empires? No... Warships teraz gramy. User left your channel. Chyba to nie było ostatnia odpowiedź. War Thundera na statkę. To mówi Warships. Ale go nie ma, wiecie o tym. User joined your channel. Joined? Dobra, siedzę z wami, bo ci napierdalają sobie w statki. My też. Jacyś ludzie normalni. Czy są to jeszcze jacyś ludzie normalni? Już jak grałem w War Thunderze. No, statki w War Thunderze. Tego się staszko samoloty. To już nie ma dla was nadziei, towarzyszy. Będę grał latającą łodzią, co ty nie chcesz? Co ty chcesz? Ty sobie to kurwa kupiłeś? Nie, mam H6K4. Tą Katalina. Japońską. Dobra, weź to zatrzymaj. Tam nie znajdzie, to ja idę do ruskich. No to bardziej przez to, że Ameryka jest niech znaleźć. Właśnie, właśnie. To kim wypierdalać z Japończyków? A ta Katalina jest zajebista. Ty dupie! Jak w Japończykach Katalina? Jak w Japończykach Katalina? No Japonia ma Katalinę, H6K4, zobacz sobie. Ja wziąłem ruskich bajas.
Jakie pancerne? Mówił o pancernych? A, już. O, dobra. No, słyszę dźwięki, przez to, że sobie podgłośniłem, słyszę jakieś dźwięki sami. O, nawet mam tu torpedę, dobra. No ja też, sorry. Ktoś mi chyba uciął końcówki skrzydeł, tak to wygląda. Chyba ludzie w to nie grają, wiesz? Mówisz? Oczekujące na bitwę 8. A teraz 11. Nie mi się podobało, jak grałem z Marichem. Oczekujący na bitwę 60. Czekamy. Oczekujący na bitwę 20. Ej, no kurwa, ich czytało nas, nie? My tak czekaliśmy chyba 7 minut. Wszystkich czytywało, tylko nie nas. O! Zazło? Tak. W końcu to się nagrywa. Mam wystarczająco jakiegoś punktów odrodzenia. Aha, fajnie. No to sobie pograłem Katalinom. A, no tak. 0,6 musi być maksymalnie. Prawo, lewo. Ej, zobacz, co jest koło mnie. Prawo, lewo. Nie, na prawo mnie zrespiło. To na prawo polecimy. Teraz wujcie. I zobacz po prawej, co jest. No, wyspa. Po prawej, a teraz za tobą. I się wpierdolę. Czekaj, bo Bugonowi STS wywaliło. Masz, naprostuję cię. Prawej. Tak. Tam większość dobra. Pamiętaj, pod B masz całą wstecz, taki hamulec. Pod B. Matka Ramirez, nie w tą stronę! O kurwa, czekaj, bo piszę! Czekaj na tamtego. Ej, się z łodzią. Lol. Czy ty się pozbyłeś rakiet, raku? Rakiet, torped. Nie. Jezu Maria, co tu się dzieje? Ale nie. Podwodnym jedziesz. Hit. Tak, on jedzie tym ruskim podwodnym czymś. Hit. A twój kiosk to niby co? Hit, o, oh, shit. Drift. What, dostałem? Hit. Jakim co na wodę? A czemu nie? Jakim cudem jego natrafiła?
Nie wiem. War Thunder. Szukasz. Szukasz. Nie wiem. Szukasz jakiejś prawdy, której nigdy nie znajdziesz. Szukam dziury w całym. Uważaj na daleko. Aaaa! Rodinę! Jać! Bro! Bieraj! O nie! O ma grubszy kaliber! Ej, bo chyba lajście znalazłem. Ty, oni mają to samo co my! Oni mają to niemieckie coś! Czekaj, idę pomóc Rakowi. Samolot z drogą w powietrzu! Film! No? Samolot wroga w powietrzu. Dobra, zdążyłem puścić. Matko, on ma bałwana na sobie. Panowie, wiecie co wam powiem? Jednak zgadzam się z wami, te statki są pojebane. Jest śmiesznie, jasne? Ale jest to... Na swój sposób jest to śmieszne. Takie przyjemne. O nie! Bieraj! Pień! O nie, to się obróciło do mnie. O! Nie! Wypierdalaj! Palą wroty! To i nasa wszyscy walą? Nasa wszyscy walą? No przynajmniej tym razem nam przyjdą już. A pierdolę! O, mogę samolotem sobie polecić. No nie. Jest asysta. A to ja tonę. Dobra, to ja zaraz będę. No bo... Ale zauważ, że nie ma kół. Już dostałem. Jezu Chryste! Ile tu tego jest? Wykrywamy. Jezu, deszka tak... Deszka dziwnie brzmi. Panowie? Czy jesteście wszyscy jednogłośnie za to, żeby wrócić na bitwę pancerne? Kim? Taku? Tak, tak. Czy jednogłośnie, żeby wrócić na bitwę pancerne? Oczywiście. O, się drzesz, kurwa, ale uspokój się. Kim? Ty masz chociaż deszkę na dachu. Na dachu. Która i tak chuja robi. Na kiosku. No widzę, że jakoś próbuje strzelać w niebo. Przed tobą, przed tobą, przed tobą. Dobra, dobra. Torpedę, torpedę. Dobra. A, nie masz proszę. Jest! Tam se frakują, a ja nie żyję. O nie! Tam coś gorszego jest. Tam jest Big Daddy. O, samolot. Chcesz, że na ciebie leci. Bieraj!
Raku, na ciebie! To jest? Ktoś go zdjął, ktoś go zdjął. Na prawa i od razu na prawa i od razu te. Raku, nie! A te parki pływają, parki pływają, co to jest? Masakra, masakra. Już szwabskie kurwa okręty, to jest masakra. I P400? Ale nas rzuciło na 2.7. On jest tam samolot. Zdjęliby. O nie! Coś gorszego. Umieraj! Umieraj! Koniec. Pim. No. Wracamy, idziemy na bity pancerne. Nie trafiłem go. Załogę mu wyeliminowałem. Brawo ty. Ale jaja, ale jaja. Co to na to? Jaki BR? Raku, jakie masz BR przy czołgach? To 5-7. 4-7. No to 4-7 pogramy. Ale czad. Przeżyłem to. Tutaj na okrętach lepiej się walczy na pociskach AE niż na innych. To zamiast na okrętach, ja już lepiej wolę latać sobie. To 4-7 mówisz, to? Teraz armia, teraz tak? Armia, tak? 4-7, nie, 4-7, tak. Nie, tak. Ewentualnie... 2-3, Niemca... Nie, czy dobra, 4-7, no. Dobra. I chcesz 4-7, czy... To jest max. 5-3? No właśnie... Nie, to będzie chyba przesada, co nie? No. No tym bardziej, że 4-7, jednego, ja mam jednego. Reszta to 3-7. No daj, nie, to Kim, daj te dwie sztuki 4-7, czyli Shermana i EBRK i później daj tam, nie wiem, Arela. No, dobra, chyba... To ma śmigłowce? Francja ma śmigłowce? No. Wiedziałem. A ja mogę kupić nawet jednego. No, tylko że musisz mieć czołg 5 ery. No i mogę kupić, bo już mam. 300 tysięcy mnie kosztuje. 390. No, 390. Zobacz, jak we Włoszech jest zjebana. A tam się też boję oglądać. Nie, masz. No, zobacz sobie, ile muszę mieć expo, żeby włoską helkę na cenę wypadać. Dobra, i zacznij, a nie marudzisz. Czekaj, bo tutaj patrzę sobie jak tutaj... Dobra. Ja pierdolę, ten pierwszy, ten helikopter francuski, ten taki garbus. No, dobra, gotowy? No. Ja tak. Ja jeszcze nie dałem gotowy. Kim? To pierdolę, jadą tutaj expo. Sekundo. Teraz zauważyłem. Ja miałem 4000 expo. Kim zaostał tego garbusa? Ten pierwszy helikopter francuski. Nie, ja na RL-ce, na tym,
Ale to, a nie, mówię, że zobacz później. A, no to widziałem. Ochydztwo. No. Ja pierdziałem. O, już znalazło. No, Finlandia. Tam wrzuciłem na YouTubie kanał, jakby to chciał, archiwum po... Archiwum X? No bo to na Twitchu, wywala po tygodniach filmy. I to taka trochę lipa to jest, przez to. Tygodny snajpera poborowego. O, tak, to jest snajper poborowy. Ile EBR-ek? Raz. A, 3, 4, 5, 6, 7, bo mało graczy, zobacz ile graczy jest. No widzę, ale i tak jest dużo barek na tyle graczy. No właśnie, koła się nam odpakowały. Wychodź, nie mówię. Oj, do tyłu też mogę jechać. To w samą prędkością, nawet szybciej ode mnie. Masak. Lecie, kurwa, ludzi. Nie wiem, czy to już pomóc jechać tędy. Tędy górą? Tam może sobie fajnie posnajpić z tego lewego miejsca. No. I jak trójki pewnie na punkcie, a? No i... Dać takiemu prawo jazdy. Któremu? Mam dwóch kierowców. Temu i temu. Temu przez lód? Ja tam jadę przed różką, żeby być szybszy. O, słyszę R3. No i ściągnęło M22. O, tam R3 jest. Widzę, wyjeżdżam. Weź go wskaż. O kurwa. Za tą skałą. Bo wezwali Le Artillery Bahaj. Ja. A to na mnie, o ty su... Ła, R3 z tyłu? Im, ona się patrzy na drugie punkcie jeszcze. Udało ci się? A, widzę. Szybszy. Szybkie łop. Pięknie dostałem. O nie, to był tryb. Celiłem to. Trafiłem go, tylko nie tam, gdzie chciałem. Ale ta R2 nawet mi nie widziała. Ona dostała dragshotem, jeżeli wiesz, o co chodzi. O, 75. Ja, T34. To samo.
No, no tam ciągle stoi. A widzę je. Bomba! Dzięki! Dostałem pod siebie, ja już nie żyję. Jak ci? No bomba pamiętaj, że przelatuje przez... Nie! To się na ciebie udził, Ramirez. Na raka. Boże Chryste, pod zastrzałem mini support. Ja jestem w hangarze. Ja się naprawię, ja się naprawię. 6. Aha. Ona bardzo mnie rani. Mam doskonały. O nie! Uciekł tam po prawo. Wrusza. Alpinista. Respa. Dobra. O nas nie, oni o nas nie wiedzą ci go. O, przede mną był. Japończyk. Dobrze, dobrze. O, to chyba już na dzisiaj chyba koniec tego mapy. Tak już przegraliśmy. War Thundera. Co? On sobie odpuszczam dzisiaj War Thundera.
Za bardzo się denerwujesz, włączę jej muzykę. Właśnie muzyka leci w tle, no. A teraz ugrasz dalej? No to co Ramirez będziesz jeszcze robisz? Spać jeszcze nie pójdziesz. Ty! Co? Oglądać i ty! Myślałem, że idziesz do Michała na tego Stalkiera. Tak, stał. Gotowy. O, jednak jeszcze gra, widzisz? Jutro znowu do pracy. Chyba nie znajdzie. Co nam się kłóci z Ameryką? 39 osób. 39 osób. Teraz 43, 43 już powinien. Pamiętasz, co mówiłem o tym z Marichem? No mówię, i patrz 22. Ładnie, ładnie. Na coś już złor tam zaraz podam.